Cześć, witajcie. Dzisiaj troszkę taki też filmik, można powiedzieć, taki warsztatowy, różne takie informacje, ponieważ warunki nie sprzyjają, opady śniegu, mróz, także troszkę jest kiepsko. Słuchajcie, mam jeden filmik u siebie na kanale odnośnie sygnalizatora brań. Może tutaj gdzieś kartę będziecie mieć odsyłającą do tego filmu. I troszkę było pytań pod tym filmem o wyjaśnienia, tam odpisywałem też na komentarze i postanowiłem bardziej szczegółowo Wam wyjaśnić jeszcze zasady działania, podpięcie, sygnalizację, właśnie jeśli chodzi o jak to działa wszystko, jeśli mamy sygnalizatory brań, jak zamontować to. Taki może filmik dla początkujących, którzy nie za bardzo są jeszcze zorientowani, aby mogli troszkę bardziej mieć naświetloną sytuację, jeśli chodzi o zamontowanie właśnie sygnalizatorów brań. Słuchajcie, co nam w zasadzie będzie potrzebne, żeby łowić, używając właśnie sygnalizatorów brań? Ja tutaj mam nie jakieś bardzo drogie sprzęty, są naprawdę bardzo drogie, ale uważam, że na początek, jeśli ktoś nie ma jakby potrzeby wydawać bardzo dużych pieniędzy, można sobie kupić tanie. Tutaj mam jeden chyba troszkę tańszy, drugi droższy. W zasadzie zasada działania jest taka sama, różnią się może jakością. Wiadomo, sprzęty, które są droższe, posiadają centralki, gdzie możemy oddalić się od jakby stanowiska i dają nam informacje poprzez sygnał drogą radiową. Natomiast mówię, no mi to nie było zbytnio potrzebne, zresztą teraz w zasadzie łowię tylko na metodę feeder czy tam klasyczną, gdzie no, sygnalizatory brań raczej mi nie są potrzebne, ale kupiłem to sobie swego czasu, jakbym gdzieś na jakąś zasiadkę zdecydował się, żeby mieć takie w razie czego, że tak powiem. Słuchajcie, może zaczniemy tak. Podpórka, no możemy użyć zwykłej podpórki, najtańszej zwykłej podpórki. Ona ma tutaj każda odkręcaną tą część, gdzie układamy wędkę sobie. One są raczej znormalizowane, te otwory tutaj, gwinty. Gdzie w zasadzie pozostałe rzeczy będą nam pasować do tego, żeby nakręcić. Jeśli ktoś by się zdecydował zamiast zwykłych, najtańszych podpórek na tak zwanego rodpoda, stanowisko już takie typowo może karpiowe, może Wam wrzucę zdjęcie, jak to mniej więcej wygląda. No to oczywiście zasada działania jest taka sama, też ma takie właśnie wyjście z gwintem i tam nakręcamy sygnalizator brań, ewentualnie ze swingerem czy z hangerem. Zaraz Wam mniej więcej powiem, o co chodzi. Ja mam tutaj swingery, są jeszcze hangery na łańcuszku, tak zwany. Natomiast, no nie wiem, to sobie musicie już ewentualnie zdecydować, co Wam bardziej się podoba, co Wam pasuje. Jak to zamontować, żeby było poprawnie? Jeszcze co Wam mogę powiedzieć? Tutaj popatrzcie, w tym elemencie tutaj jest możliwość odkręcenia sobie. To są różne kolory tych końcóweczek. Tutaj ja mam akurat niebieską, mam chyba też czerwoną, zieloną. Możemy tutaj do środka sobie włożyć świetlika. Jeśli byśmy właśnie w nocy łowili, oprócz sygnalizacji sygnalizatorem brań, jeszcze widzimy po prostu tutaj podświetlenie mamy całego tego elementu. Tutaj też jest jeszcze u góry możliwość, tutaj Wam pokażę, możemy sobie tutaj dokręcając lub odkręcając ustawić mniej więcej, jaki opór ma być żyłka, która właśnie przechodzi tutaj przez ten systemik. Popatrzcie, o teraz bardzo delikatnie, jeśli dokręcimy, będzie wtedy, o popatrzcie, dużo mocniej. To chodzi o wypięcie w momencie zacięcia ryby, aby nam po prostu ten swinger się zluzował, po prostu żyłkę, i abyśmy nie pociągnęli całego systemu do góry. Ale to Wam może też później jeszcze powiem dokładniej i wyjaśnię, na czym to rzecz polega. I tak jak Wam wspomniałem, tutaj możemy do środka sobie świetlika zamontować i jak go zamontować, tego swingera. Słuchajcie,
Mając podpórkę czy rodpoda, układamy sobie tutaj, żeby trafić. Aha, jeszcze Wam może wspomnę odnośnie sygnalizatorów. Tutaj mam sygnalizatory 2, tak jak wcześniej wspomniałem. One mają tutaj załączenie. Przypuszczając żyłkę. I mają wybór różnej tonacji dźwięku, głośniej, ciszej. Różne dźwięki, jakie Wam tam pasują. Tak samo jest tutaj, w tym drugim. Ten ma jeszcze dwie diody. Pierwsza zielona jest podczas brania, czyli ruchu żyłki. Natomiast druga sygnalizuje Wam, że było branie. Jeśli na przykład ryba przestała ciągnąć żyłkę, on Wam daje znać tak czy inaczej, że był ruch właśnie żyłki po tej rolce, która jest na sygnalizatorze. Widzicie? I też mamy różną tonację. Możemy sobie ustawić głośniej, ciszej. Teraz jest cicho. Dobra. I teraz słuchajcie, weźmiemy sobie może tego, zamontujemy tutaj i pokażę Wam. Czyli tak, swingera, mając go w ten sposób, nie w ten sposób, tylko w ten sposób. On tutaj jest takie wygięcie, tu ma ciężarek jeszcze dociążający, ja Wam powiem zaraz, o co chodzi. Na wprost i dokręcamy. Bardzo prosta zasada działania i zamocowania. Dobra. Musimy go ustawić sobie. Ciężko mi to pokazać tutaj. Tak, żeby było na wprost. Swinger w kierunku żyłki tutaj jest, kołowrotka z tej strony. Tu jest przód od kołowrotka i tam wychodzi już na wodę. Tutaj musimy sobie to ustawić, żeby było w osi. I słuchajcie, teraz może tak prowizorycznie, bo tak jak mówię, nad wodą nie ma możliwości w tej chwili, bo są śniegi, brzydka pogoda. Spróbuję Wam pokazać mniej więcej, na czym polega branie od brzegu do brzegu, jak sugerować się, jak wyregulować ewentualnie tego swingera. Jeszcze może wspomnę troszkę o hangerze. To jest podobna zasada, tylko zamiast tego drucika z dociążeniem tutaj w ten sposób wyglądającym jest łańcuszek. Ale to już jest, jak będziecie chcieli, to sobie już wybierzcie, co Wam będzie odpowiadać. Słuchajcie, prowizoryczne stanowisko. Podpórkę wbijamy oczywiście do ziemi, ustawiamy sobie wysokość, jaka nas interesuje. Tam mamy wodę, w tamtym kierunku, tutaj mamy kołowrotek. Słuchajcie, jak ustawiamy całego swingera i na czym to wszystko polega? Słuchajcie, musimy żyłkę, plecionkę przełożyć sobie i tutaj zamocować. I teraz tutaj właśnie to, co Wam tłumaczyłem, musimy sobie wyregulować. Popatrzcie, jest za słabo wyregulowane i nam wypada pod obciążeniem. Czyli musimy sobie tak ustawić tutaj, żeby to trzymało, a zarazem, żeby w razie zacięcia, gdy ryby będziemy chcieli już zaciąć, żeby nam się zluzowało. O, widzicie? Teraz utrzymuje się, natomiast w momencie, kiedy będziemy chcieli poderwać wędkę do góry, wypnie się. To jest kwestia właśnie wyregulowania sobie, sprawdzenia. Teraz ciężarek, który tutaj jest, regulujemy sobie siłę naciągu żyłki, która idzie na wodę. O co to chodzi? Chodzi o to, musimy to jeszcze może dociągnąć. Chodzi o to, że mamy różne warunki pogodowe. Mamy spokojną, bezwieczną pogodę. Wtedy możemy bardzo delikatnie ustawić tutaj obciążenie i przesunąć bliżej jakby podpórki. Natomiast jeśli mamy wiatr, fale duże, które jeśli byłoby bardzo słabo tutaj naciągnięte, naprężona żyłka, będziemy za każdym razem po prostu mieć sygnalizację jakby brania od fal, które uderzają o żyłkę, o plecionkę na wodzie. Także tu jest kwestia wyregulowania sobie odpowiednio właśnie ciężarem tego elementu właśnie na swingerze. Co dalej? Tutaj oczywiście, tak jak Wam wspomniałem, świetlika możemy zamontować, żeby z dalsza widzieć. Załączamy oczywiście sygnalizator, ustawiamy sobie różny tam dźwięk, tonację.
Widzicie, jest różna sygnalizacja, różny dźwięk. Głośniejszy, cichszy, bardziej ostry. O, widzicie. I tutaj ta dioda, gdy pociągam za żyłkę, czekajcie, niech zgaśnie może ta czerwona. Ona nie wiem ile, 20 sekund czy jakiś tam okres czasu jeszcze świeci po sygnalizacji ruchu na rolce, bo tam gdzie przechodzi żyłka jest, o widzisz, zgasła. I teraz jeśli następuje ruch żyłki, plecionki, czyli ryba ewentualnie bierze, mamy sygnalizację zieloną, widzimy. Jeśli nie widzimy, a przychodzimy i jeszcze mruga nam, to świadczyło, że było jakieś dotknięcie, branie, ewentualnie ryby. Czyli mamy taką sygnalizację, wtedy możemy bardziej się przyglądnąć, co się dzieje, czy rzeczywiście są jakieś delikatne podciągnięcia, brania, skubnięcia. I teraz popatrzcie. Mamy naprężoną tutaj żyłeczkę, tak jak Wam wcześniej wspomniałem. Jeśli ryba pobiera przynętę i odpływa, czyli gdzieś ucieka nam w zbiornik, w staw, w jezioro, gdzieś dalej, to jest pociągnięcie, czyli ryba ciągnie, popatrzcie, podnosi się sygnalizator tutaj, swinger. Ja może przyciszę troszkę. Jeszcze tak z dalsza bardziej, żeby było, jak wygląda branie. Jeśli ryba pobiera, mamy ciągnięcie do góry, wtedy oczywiście zacinamy. Jest jeszcze coś takiego. Ja Wam może pokażę, troszkę tutaj wyreguluję delikatniej. Gdy ryba bierze do brzegu, czyli pobiera przynętę, nie ucieka gdzieś w zbiornik daleko, tylko po prostu z przynętą jakby płynie w naszym kierunku. Wtedy jest cofanie się jakby żyłki. I popatrzcie teraz na swingera, co się będzie działo przy braniu do brzegu. Wtedy żyłka idzie do kołowrotka i swinger opada w dół. To jest branie do brzegu, wtedy też oczywiście zacinamy. I po prostu ryba ma przynętę, tylko ona nie ucieka w zbiornik daleko od wędki, tylko idzie w naszym kierunku. To są dwa charakterystyczne typy zachowania ryby i brania. Słuchajcie, miałem jeszcze zapytania młodych miłośników właśnie wędkarstwa. Pytali mnie, no osoby nie są zorientowane, dlatego nie dziwię się na tak zadawane pytanie i odpowiadałem. Czy można takiego sygnalizatora używać na przykład łowiąc na spławik? Słuchajcie, to można używać, natomiast przy łowieniu na spławik naszym sygnalizatorem jest spławik właśnie. Czyli my obserwujemy spławik i na podstawie tego, jak się zachowuje spławik, on nam prezentuje właśnie branie. Także no, ewentualnie możemy, nie wiem, na żywca możemy zastosować taki sygnalizator, to bym bardziej uważał jakieś racjonalnie takie zastosowanie tego sygnalizatora, ponieważ, no dobra, no, czy ewentualnie na grunt właśnie na żywca łowienie. No to też spławika wtedy nie widzimy. No możemy używać spławika, który posiada też zamocowanie ewentualnie na świetlik. No ale dobra, no to wtedy rzeczywiście, no ale to jest podobna zasada jak właśnie przy karpiarstwie, na metodę ewentualnie, że odjeżdża nam z przynętą szczupak, załóżmy, no jest sygnalizacja przy spławiku i łowiąc na żywce, no dobra, niech będzie ewentualnie zamocowany, ale to mówię, no to jeśli łowimy w dzień, no to widzimy spławik i sygnalizację na spławiku. Słuchajcie, były też pytania w tym moim wcześniejszym filmie, czy można ten sygnalizator stosować na rzece. Słuchajcie, podstawowa sprawa na rzece jest jaka? Jest taka, że rzeka płynie cały czas. Jeśli mamy mocny uciąg wody, no wiadomo, są jakieś delikatne ruchy szczytówki, woda płynie, czasami niesie jakieś tam zarośla, ewentualnie coś. No będziemy mieć ciężko do wyczucia tego. Lepiej po prostu wtedy się skupić typowo na obserwacji szczytówki i wtedy po prostu wypracować sobie taki system łowienia i obserwacji, kiedy ta ryba bierze na rzece. Jeśli mamy rzekę, która wolno płynie, no możemy spróbować. Oczywiście, słuchajcie,
Kwestia jest na zasadzie prób i błędów. No musicie sobie sami wypróbować, czy to u Was się spisze na ewentualnie na rzece, bo nie mówię o zbiornikach. Na zbiornikach to jak najbardziej. Na rzece, przy szybko płynącym nurcie raczej odradzam. Będziecie mieć więcej problemu z prawidłowym odczytaniem, czy to branie, czy ewentualnie jakieś zarośla, czy cokolwiek innego. Także no na rzekę to raczej nie. Chyba że jest jakaś bardzo wolno płynąca rzeka, kanał może jakiś, no to ewentualnie możecie sobie zastosować sygnalizator brań. Słuchajcie, wydaje mi się, że przedstawiłem tutaj już bardziej szczegółowo system zamontowania swingera, w tym wypadku sygnalizatora do podpórki, ale to jest taki sam system zamocowania do rodpoda, czyli całego stanowiska już typowo takiego na dwie, na trzy wędki, ewentualnie łowiąc typowo karpiowo. Pokazałem Wam, na czym polega branie ryby, czyli gdy ryba ucieka, podnosi nam się swinger, wtedy zacinamy. Jeśli ryba pobiera przynętę i płynie w naszym kierunku do brzegu, czyli wtedy sygnalizator i cały system tutaj nam się opuszcza w dół. No wtedy musimy sobie zapamiętać oczywiście, na jakiej wysokości ustawiliśmy sobie tutaj tego swingera, żeby wiedzieć, czy po prostu on zmienił lokalizację, podniósł się do góry, czy ewentualnie się obniżył. Także jeśli macie jeszcze jakieś pytania, oczywiście będę chciał jak najbardziej Wam odpowiedzieć w komentarzach. Wydaje mi się, że tutaj już i w tym wcześniejszym filmie, który Wam wcześniej tam przedstawiałem, możecie znaleźć u mnie na kanale właśnie o sygnalizatorze, będą wszystkie już wątpliwości, jakiekolwiek mieliście, wyjaśnione. Jeśli oczywiście macie pytania, piszcie, postaram się odpowiedzieć. Dzisiaj dziękuję serdecznie Wam za obejrzenie tego filmu. Jeśli dla kogoś to było pomocne, zachęcam do dania kciuka w górę, subskrybowania kanału, pomoże mi to w rozwijaniu kanału i w docieraniu jeszcze do bardziej większej ilości osób, które oglądają. I cóż, dziękuję serdecznie, trzymajcie się, na razie, cześć!